Rozpoczęły się 31. Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi ze 187 krajów przyjechali do Krakowa, aby wziąć udział we wspólnej modlitwie. Poprzednie Dni Młodzieży odbyły się w 2013 roku w Rio de Janeiro. Tym razem papież Franciszek za gospodarza uroczystości wybrał właśnie Polskę. Zapytaliśmy Policzan o ich zdanie na temat tego wydarzenia. Że w Polsce są organizowane, to bardzo dobrze, ponieważ wystarczy popatrzeć na kraje zachodnie, co się u nich dzieje. W Niemczech, we Francji. To były kiedyś kraje, które chrześcijaństwo było, no, jakby to powiedzieć, bardzo rozpowszechnione. No, że takie jest zgromadzenie, to mi się to podoba, nie? W ogóle tego, że tak powinno być. Jestem katoliczką, to raczej dobre mam zdanie. Światowe Dni Młodzieży są odbierane pozytywnie wśród Policzan. Niestety niektórzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu z papieżem osobiście. Ja już mam dorosłe dzieci, więc poza tym mieszkają za granicą i nie wybrali się. Natomiast uważam ten pomysł za super. Uważam, że młodzież powinna się spotykać, a każdy cel jest fajny i dlatego, że to jest w Krakowie i z papieżem, to jest szczególne. Tym bardziej, że będzie tam młodzież z całego świata, nie tylko z Europy. W związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie zapytaliśmy również, czy mieszkańcy obawiają się zamachu terrorystycznego w Polsce. No, na pewno. No, są ciężkie czasy, ale jeśli chodzi o te Światowe Dni Młodzieży, to myślę, że to wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, także raczej ryzyka takiego nie ma. To trudno powiedzieć. Nie wiem, czy pani dzisiaj widziała, papież szedł i się przewrócił. I dużo brakowało, żeby zamachu nie było, ale wie pani, no może wszystko będzie dobrze. Światowe Dni Młodzieży to świetny sposób na integrację oraz poznanie innych kultur. Uczestnicy na pewno będą wspominać to wydarzenie jeszcze przez długie lata, a spotkanie z papieżem Franciszkiem zostanie w ich sercach na zawsze.